Witam, Wojciech Szatkowski. Dzisiaj w kolejnym odcinku Skiturowego Zakopanego proponujemy wycieczkę narciarską, łatwą, na szczyt Magóry Witowskiej. To jest wysokość 1232 metry. Trochę się oddalamy od Tatr, bo Magóra Witowska leży w Orawicko-Witowskich Wierchach. Jest to szczyt pokryty lasami świerkowymi na granicy polsko-słowackiej, dlatego trzeba mieć ze sobą dowód osobisty, jak tam będziemy się poruszać na nartach. To bardzo łatwa wycieczka narciarska. Długość trasy z tymi dwoma podejściami, dwoma zjazdami to jest około 12 km. Stopień trudności 0. Maksymalne nachylenie stoku z przysłopu Witowskiego na Polany Kosłarzyska jest 20-25 stopni, a tak cały czas mamy stromiznę 15 do 17-18 stopni nachylenia. Przewyższenie to jest w granicach 400 metrów całej trasy. Wycieczkę zaczynamy na Polanie Szczurkówka, położonej 500 metrów od wlotu do Doliny Chochołowskiej. Z Polany Szczurkówka idziemy na Polany Krzystkówka z jednym szałasem w górnej części Polany, potem drogą leśną na Polany Zdychałówka, piękne widoki na Tatry, chociaż nieco przesłonięte lasem. Giewont widać, czerwone wierchy i Chawrań. Kopki. Wieje w górach bardzo. Ze Zdychałówki wchodzimy na Polanę Cichą. Ważne miejsce, skręcamy pod kątem prostym, czyli pod kątem 90 stopni w prawo, czyli na północ. Osiągamy po kilkusetmetrowym podejściu kolejną polanę Kosarzyska. Kierujemy się tam do góry, w stronę przysłopu i w lewo, tam już bliziutko na szczyt Magóry Witowskiej. Panorama jeszcze ładniejsza. Z Polany Kosarzyska drogą leśną, cały czas drogą leśną idziemy, wchodzimy na Witowski Przysłop i tutaj jeszcze jedna rzecz, zjeżdżamy z Przysłopu na Polanę Kosarzyska, bo to jest bardzo piękny zjazd, najpierw lasem, potem przez Polanę. I znowu zapinamy foki na Polanie Kosarzyska, podchodzimy jeszcze raz na Przysłop Witowski. Z Przysłopu przecinką leśną na wierzchołek Magóry Witowskiej, 1232 metry. Tam druga przepinka, ściągamy foki i zjeżdżamy do Witowa przez Polanę Guzałówka, między potoki do zabudowań Witowa, bądź możemy sobie przedłużyć tę drogę narciarską na Polanę Skoruszówka i obok Witówski, czyli ośrodka narciarskiego Witów, zjeżdżamy do zabudowań Witowa. Czasami trasę narciarską na Magórę Witowską będziemy pokonywać w puchu, po takim świeżym opadzie, roziskrzony śnieg, piękne widoki. I tutaj warto nawiązać do postaci Józefa Oppenheima, który mówił, że takie torowanie w puchu wymagałoby siły Herkulesa. Oczywiście, gdyby Herkules jeździł na nartach. Magóra Witowska jest szczytem leśnym, gdzie lawin po prostu nie ma. Jest to masyw bardzo taki przyjazny nartom. Jest to trasa dla każdego, który jeździ nawet słabo na nartach. Poradzi sobie w tym terenie. Jedyna rzecz, która jest ważna, że posiadanie mapy, bo bez mapy możemy się tam zgubić, a błądzenie po masywie Magóry tego nie życzę nikomu.